Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałam przetestować podkład z CoverFX. Mam próbkę, którą dostałam w tym takim programie Pick and Mix z FilUnique. Znaczy dostałam, zakupiłam, wybrałam sobie. I tutaj jest taka próbka, tak jak mówiłam, ma to chyba z 5 ml, także taka dosyć spora. Natomiast ja tego jeszcze nie używam, także to będzie takie moje pierwsze wrażenie i jednocześnie test. Także jeżeli jesteście ciekawi tego właśnie podkładu, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Podkład CoverFX to jest dokładnie Power Play Foundation. Nie wiem, w jaki ja mam odcieniu, zaraz się wczytam. A, mój jest w odcieniu N20. W każdym razie podkład jest dostępny na kilku tam stronach. Widziałam m.in. na Beauty Buy, na FilUnique, na Cool Beauty. Power Play Foundation, słuchajcie, kosztuje 35 funtów, także to raczej chyba z tych droższych podkładów. I on jest dostępny aż w 40 odcieniach. Także myślę, że tutaj wybór jest dosyć spory i te odcienie są takie dosyć mocno zróżnicowane. Oczywiście od jasnych po takie naprawdę bardzo, bardzo ciemne. I mamy tutaj i takie bardziej neutralne, i żółte, i różowe. No jest ich sporo. Bardzo ciekawy jest opis tego podkładu, bo tutaj producent mówi, że to jest lekki, ale że to jest podkład lekki, ale o pełnym kryciu. Właśnie dostępne w tych 40 odcieniach, żeby dopasować się do każdego koloru skóry. Wysoko efektywna formuła, która przetrwa cały dzień. Można budować krycie, jest wodoodporny, daje też ochronę przed warunkami atmosferycznymi, nie wiem, przed warunkami zewnętrznymi. Daje gładkie matowe wykończenie. Jest to produkt wegański, cruelty free, jest wolny od talku, oleju, zapachów, parabenów, glutenu. I jest też tutaj napisane, że to jest jeden z najlepszych podkładów do suchej skóry. Także to mnie bardzo zaciekawiło, bo ja chętnie bym sobie zakupiła jakiś podkład taki długotrwały i kryjący, żeby mieć na taki, wiecie, jakieś tam ekstra okazje, ekstra wyjście, ale one przeważnie są wysuszające i takie właśnie niezbyt odpowiednie do suchej skóry, a tutaj mamy podkład, który ma dawać matowe wykończenie, ma być długotrwały i jeszcze ma być odpowiedni do właśnie suchej skóry. Także jestem tego bardzo ciekawa. No, tak jak widzicie, mam tutaj tą próbeczkę w takim zmyślnym opakowaniu, na którym jest tutaj naprawdę dużo informacji i sam podkład jest w takim, tutaj w takiej tubce. Tak jak mówiłam, kolor N20. No i co? I będę nakładać, tak jak mówię, jeszcze go nie używałam. Tam próbki były dostępne tylko chyba w 3 kolorach, no ale tak jak mówię, podkład jest dostępny aż w 40. No wydaje się być taki dosyć jasny, chociaż ja wolę podkłady raczej jaśniejsze niż ciemniejsze. I konsystencja wydaje się być taka lekka, taka, wiecie, piankowa. Ale widzę, że on bardzo szybko jakby zastyga, bo tutaj już mi tak jakby... Tak, czuję, że on zastyga i wiecie co, ja nie mam doświadczenia z takimi podkładami, bo ja raczej używam na co dzień kremów BB, także nie bardzo wiem, jak z tym pracować. Chyba powinnam nakładać na jedną partię twarzy i od razu wklepywać, tak mi się wydaje. Widzę, że kolor raczej będzie za jasny, dlatego on może niezbyt dobrze będzie wyglądał na twarzy. Cieniutka warstwa krycia dała minimalne, no ale położyłam go tutaj naprawdę mało. No, krycia nie ma prawie w ogóle. Dobra, ja sobie go będę nakładać partiami, czyli nałożę po prostu tutaj na jeden policzek. Bardzo szybko gęstnieje i tak właśnie zastyga. Ale to krycie nie jest jakieś takie, nie wiem, wyobrażam sobie, że jak full coverage, to już po pierwszej warstwie większość rzeczy się przykryje. No tutaj no jakieś tam krycie jest oczywiście, ale nałożyłam go tak jakby już 2 warstwy, a wciąż tutaj te wszystkie moje przebarwienia są widoczne. Także nie wiem.
zęby, nałożę na drugi policzek. No jest też napisane, że to krycie niby można budować, więc... Ale ile tych warstw też nakładać? Czuć, że trzeba szybko z nim pracować, bo on naprawdę bardzo szybko tak właśnie gęstnieje, jak gdyby się wchłania. No ale to krycie nie jest takie jakieś, wiecie co... piorunujące. Słuchajcie, podkład nałożyłam na całą twarz i powiem Wam szczerze, że to krycie jest takie bardzo średnie. To znaczy, jest skóra oczywiście jest ujednolicona i widać, że coś tam na niej jest położone, ale no teraz, żeby osiągnąć jeszcze pełniejsze krycie, to powinnam nałożyć jeszcze jedną warstwę. No i tak zrobię, dlatego że no jest to test. Chcę też zobaczyć, jak on będzie wyglądał, chociaż nie lubię tak dużej warstwy makijażu na twarzy. Ale póki co te dwie cieniutkie warstwy no, wyglądają na skórze ładnie, więc może i ta trzecia warstwa będzie ładnie wyglądać. Słuchajcie, tak wygląda podkład po trzech warstwach. Powiem Wam tak, kolor skóry jest ujednolicony, ale czy to jest pełne krycie, to bym nie powiedziała. Ja wiem, że w kamerze to może wyglądać ładnie, ale ja tutaj wciąż widzę swoje przebarwienie na policzkach. Na nosie tak samo, na nosie też położyłam trzy warstwy. Przebarwienia są wciąż widoczne. Uczucie mam takie normalne, jakby nigdy nic, ale skóra z bliska wygląda bardzo sucho. Tu na brodzie niezbyt ciekawie. Mam wrażenie, że na czole teraz mi się wejdzie we wszystkie zmarszczki. Wygląda sucho. Mały tak jakby, tak, no dobra, no jest matujący, więc nie będę narzekać, że daje mało blasku, ale wygląda po prostu sucho i ta skóra wygląda na taką, jakąś taką zmęczoną. Przebarwienia wciąż widzę, więc dla mnie to full coverage nie jest, a nałożyłam trzy warstwy, więc nie będę nakładać kolejnej, dlatego że on już się zrobił taki, jak patrzę na lusterku z bliska, on już się zrobił taki widoczny, więc wiem, że jak nałożę kolejną warstwę, no to będzie tylko już jeszcze gorzej. Kolor jest zdecydowanie za jasny, no bo odcina mi się od szyi, ale no wiadomo, że o kolor też się nie będę czepiać, bo jest tam 40 do wyboru, więc coś tam sobie wybrać można. Po prostu próbki były dostępne tylko 3, przy czym ja sobie wzięłam tak, wydaje mi się, że gdzieś tam tą środkową. Nie wiem, no on z daleka wygląda naprawdę ładnie, z daleka ta buzia wygląda ładnie. Ale z bliska, no nie wiem, mam wrażenie, że wygląda sucho, jakoś tak widoczny jest ten podkład po prostu. Nie wiem, czy Wy będziecie to w stanie widzieć. Na kamerze wygląda ładnie. No dlatego, że jest matowy, więc nie odbija światła i
ukrywa wszelkiego rodzaju niedoskonałości. Także na kamerze wygląda ładnie i pewnie się zastanawiacie, czego ja się czepiam. A na żywo w lusterku wygląda po prostu, jest widoczny i wygląda na bardzo suchy. I wcale mi nie dał takiego pełnego krycia, jakiego bym się spodziewała. To krycie, które mam w tej chwili, jest mniejsze niż po tym kremie BB z Dr. G. Tak ogólnie, a tamtego nakładam niewiele, a tu nałożyłam 3 warstwy. No dobrze, słuchajcie, ja sobie wykończę makijaż i pokażę Wam, jak to wygląda po prostu na koniec, już z całą twarzą zrobioną. Tak wygląda skończony makijaż. No muszę Wam powiedzieć, że tak, jak patrzę na swoją twarz z daleka, to wygląda bardzo ładnie. Jak patrzę w kamerze, to wszystko wygląda też bardzo ładnie. Natomiast z bliska mi się bardzo nie podoba. Twarz wygląda po prostu na suchą, matową. Tutaj mam wrażenie, że zmarszczki są takie delikatnie podkreślone, te na czole to już w ogóle. Tutaj w tych takich głębszych zmarszczkach to w ogóle mi się ten cały podkład osadził i przez to oczywiście te zmarszczki są dużo bardziej widoczne. No mówię, skóra wygląda ładnie z daleka, na taką właśnie jednolitą, taką gładką, ale z bliska i jeszcze tutaj w świetle tej lampy to no nie wygląda to zbyt ciekawie. Też mam wrażenie, że pory są delikatnie rozszerzone, także nie wiem, może z drugiej strony też niesłusznie oceniam ten podkład, bo tego typu podkłady, one też może nie mają dobrze wyglądać z bliska i w jakichś tam światłach. Są to podkłady, które mają po prostu przetrwać przez cały dzień, więc może on z biegiem czasu będzie na tej twarzy wyglądał coraz lepiej, nie wiem. A może też to też chodzi o to, żeby no nie oglądać tej twarzy z bliska, tylko wiadomo, taki podkład nakładamy gdzieś może na jakieś wyjście. No nie wiem, trudno jest mi powiedzieć. Ja w każdym razie na chwilę obecną nie jestem z tego podkładu zadowolona i na pewno nie jestem zachęcona do jego zakupu, ale tak jak mówię, będę go obserwować przez cały dzień, także jest godzina w tej chwili... Jest godzina w tej chwili 11:35. Ja dzisiaj będę, na pewno dzisiaj jest w ogóle sobota, więc ja będę na pewno jeździć na rowerze, będę na pewno coś sprzątać, będę gotować, nie wiem co tam jeszcze będę robić, także dzień będę miała no w miarę aktywny, jak to zwykle wolny dzień. I myślę, że wrócę do Was nie wiem po ilu godzinach, ale jakimś tam późnym popołudniem, kiedy już po prostu, nie wiem, minie te przynajmniej te 7-8 godzin, bo myślę, że jeżeli podkład jest długotrwały, no to mniej niż 8 godzin nie powinno się go oceniać. Także wrócę do Was, tak jak mówię, późnym popołudniem i zobaczymy po prostu wspólnie, jak on się na tej twarzy zachowuje i jak wygląda, jak będzie wyglądał później. Cześć kochani, wracam z podsumowaniem tego podkładu. Jest godzina 19:51, czyli... no powiedzmy, że 8 to minęło chyba 9 tak, godzin, czy coś koło tego, chyba tak mi się wydaje, że to było gdzieś tam w okolicy 11. No tak jak mówiłam dzisiaj, jeździłam na rowerze, sprzątałam, gotowałam, także no nie jest jakoś tam szczególnie gorąco, także w sumie to dzień niby był aktywny, ale nie na tyle, żeby tam ten podkład miał mieć jakąś tam ciężką przeprawę. Powiedzmy taki sobie normalny dzień, tak? No i teraz powiem Wam tak, że z daleka, tak jak patrzę z daleka, no to wszystko wygląda całkiem fajnie. No, twarz nadal jest jednolita i delikatnie się błyszczy, ale to jest taki bardziej, bym powiedziała, naturalny połysk skóry. Nie czuję, żeby moja twarz jakoś tam była szczególnie przetłuszczona, czy jakoś się tam nadmiernie błyszczała. Powiem Wam szczerze, pod tym względem to nawet wygląda lepiej niż tuż po nałożeniu, bo tuż po nałożeniu wszystko było bardzo matowe i suche, a teraz wygląda tak, powiedziałabym, bardziej naturalnie. Natomiast kiedy się... przybliżę. Jestem ciekawa, czy jestem Wam to w stanie pokazać. Tutaj. No broda wygląda fatalnie. Tutaj jest wszystko starte, a tutaj po bokach jest zważone. Tutaj też jest starte. Także... nie wiem, no tutaj ta broda wygląda najgorzej z tego wszystkiego, bo tutaj całe tutaj to jest zważone, tutaj są takie całe takie plamy. Tak jak popatrzę sobie z bliska, to on tutaj też jest taki zważony, ale tak mocno aż tego nie widać. Najgorzej to widać na brodzie. No i tutaj w okolicy nosa też jest zważony.
No tutaj utrzymał się całkiem fajnie, tutaj się delikatnie błyszczy, z nosa się też starł, no i najgorzej to wygląda ta broda. Ogólnie powiem Wam szczerze, że nie uważam, żeby to był jakiś szczególnie dobry produkt, dlatego że no on tam producent obiecuje długotrwałe efekty, a on jakiś tam szczególnie długotrwały nie widzę, żeby był, bo minęło zaledwie 8 godzin i ja mówię, ten mój dzisiejszy dzień może i był aktywny, ale nie jakoś tam wyjątkowo i też warunki pogodowe są całkiem takie, no wiecie, sprzyjające, bo nie jest ani gorąco, ani nic z tych rzeczy, a mimo to ten podkład wcale nie wygląda tak dobrze, jakby się można było spodziewać po tej cenie po prostu, bo podkład kosztuje 35 funtów, więc spodziewam się, że on rzeczywiście będzie robił jakiś ładny efekt na twarzy i że będzie, albo się będzie długo utrzymywał, a tutaj właściwie ani po nałożeniu on mi się bardzo nie podobał, ani teraz po tych 8 godzinach, mówię, też nie jest najlepiej, bo tutaj to wszystko na brodzie to wygląda, szczególnie z bliska, wygląda naprawdę nieciekawie. Także no, nie wiem, to wszystko oczywiście zależy od tego, czego szukacie, być może na innym rodzaju cery, no ale to nie by było do suchej, a może na tłustej by się lepiej sprawdził, już na tej suchej, nie wiem. Może z jakimś tam, ja oczywiście tą próbkę sobie do końca wykorzystam, ale podejrzewam, że będę ją z czymś mieszać, bo tak sam solo to nie szczególnie, także nie wiem, no tu za każdym razem jak testuję jakiś droższy podkład czy jakiś droższy produkt, to za każdym razem jestem jakoś tam zawiedziona, dużo bardziej mi się podoba efekt na twarzy, jaki daje nawet ten tani podkład z Bell, czy w ogóle jakikolwiek krem BB, bo on po iluś tam godzinach po prostu nie jest taki zważony. To już wolę, żeby coś było starte, niż żeby zostawiało takie jakieś dziwne, takie wiecie, no, rozwarstwione po prostu placki. Nie podoba mi się to. Także ja podkładu polecić nie mogę, na pewno nie kupię i na pewno nie uważam, żeby to było coś super rewelacyjnego. Ja w każdym razie już dziękuję Wam, mam nadzieję, że ten test się Wam do czegoś przyda. Dajcie znać, czy w ogóle znacie ten podkład i czy może używaliście i u Was się sprawdza świetnie, bo wiadomo, podkład to jest rzecz bardzo indywidualna i tutaj ciężko jest cokolwiek komuś doradzić i wiadomo, że u jednego się coś sprawdza, u jednego nie, ale jestem ciekawa, czy w ogóle o podkładzie słyszeliście i czy w ogóle znacie, czy może jakieś próbki, a może i pełne opakowanie macie, nie wiem, dajcie znać. Ja Wam w każdym razie serdecznie już dziękuję za oglądanie tego filmu i oczywiście zapraszam do kolejnych. Cześć!